W relacjach międzyludzkich ukryte są niepozorne nawyki, które powoli, niemal niezauważalnie niszczą nasze więzi z innymi. Choć na pozór wydają się nieistotne, ich siła kryje się w niszczycielskim wpływie na naszą autentyczność i na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, czy miałeś kiedyś tak, że twoje relacje, nawet te najbliższe, nagle zaczęły się psuć, a ty nie wiedziałeś, co jest tego powodem? Może był to przyjaciel, który nagle zaczął unikać spotkań, lub kolega z pracy, który coraz bardziej się dystansował. Możesz teraz myśleć, przecież każdy ma jakieś złe nawyki. I masz w tym całkowitą rację. Jednak te, które omówimy dzisiaj, są szczególnie szkodliwe, ponieważ uderzają w samą istotę naszych interakcji z innymi. Buddyzm Zen uczy, że każde nasze słowo i gest mają w sobie głębokie znaczenie. W tym filmie dokładnie przyjrzymy się tym czterem nawykom, które pozostawione bez kontroli mogą pozbawić nas szacunku i autentyczności w oczach innych. Nie będzie to jednak tylko suche wyliczenie błędów. Każdy z tych nawyków jest lekcją, z której możemy wyciągnąć coś głębszego i bardziej wartościowego. Podzielę się z Tobą nie tylko tym, co mówią na ten temat nauki Zen, lecz także własnymi doświadczeniami, które pokazały mi, jak łatwo wpaść w te pułapki i jak wiele trudu potrzeba, aby się z nich wydostać. W trakcie tej podróży zachęcam Cię do tego, abyś zastanowił się, jak te nawyki być może przejawiają się w Twoim życiu oraz co możesz zrobić, aby raz na zawsze je pokonać. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. W zamian tego będziemy w stanie tworzyć treści lepszej jakości i na bieżąco informować Cię o wszelkich nowościach, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp jako pierwszy. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Nawyk pierwszy. Plotkowanie. Bądźmy szczerzy. Plotkowanie to jedna z tych powszechnych praktyk, w które angażuje się niemal każdy z nas. Jednak ostatecznie niewielu chce się do tego przyznać. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wielką moc mają twoje słowa? W tym wypadku ja sam nie jestem święty. Byłem ogromnym plotkarzem, co przysporzyło mi wielu bolesnych lekcji. Po czasie odkryłem, jak destrukcyjne może być dzielenie się osobistymi sprawami innych ludzi. Czasem czujemy, że w takiej rozmowie może być coś ekscytującego, coś, co przyciąga uwagę, prawda? Ale czy naprawdę warto płacić cenę za ten chwilowy dreszczyk emocji? Pamiętam czasy liceum, kiedy plotkowanie stało się wręcz sportem. Z przyjaciółmi spędzaliśmy godziny, analizując każdy drobny szczegół z życia innych osób. Na początku wydawało się to niewinne i nawet zabawne. Czuliśmy, że to nas w pewien sposób jednoczy. Jednak zastanów się przez chwilę. Jak byś się czuł, gdybyś to właśnie ty był obiektem plotek? Prawda okazuje się być brutalna. Plotkowanie to toksyczny nawyk, który może zniszczyć zaufanie i szacunek. I zgadnij co? Też przez to przeszedłem. Oto historia, z której delikatnie mówiąc nie jestem dumny. W naszej grupie była dziewczyna. Nie chcę używać jej prawdziwego imienia, więc na potrzeby tego filmu nazwijmy ją Ewelina. Ewelina zawsze była trochę inna, ekscentryczna, introwertyczna. Nie do końca pasowała do reszty grupy. Pewnego dnia dowiedziałam się, że żywi pewną sympatię do chłopaka, który, powiedzmy sobie wprost, był poza jej ligą. Zamiast zachować to w tajemnicy, podzieliłem się tą informacją z resztą przyjaciół. Śmiałem się z całej sytuacji, a historia rozeszła się w naszej społeczności jak burza. Pamiętasz, jak to jest, gdy wszystko, co wydaje się zabawne, nagle obraca się przeciwko tobie? Kiedy Ewelina dowiedziała się o tym, że o niej plotkowaliśmy, wyglądała, jakby miała złamane serce. W tym właśnie momencie, w momencie, kiedy na nią spojrzałem, zrozumiałem, że słowa mają moc, by ranić. W chwili, gdy Ewelina zrozumiała, że jej osobiste uczucia stały się przedmiotem żartów, przestała się z nami spotykać, a ostatecznie całkowicie odeszła z grupy. Pomyśl teraz przez chwilę, jakbyś się czuł, gdyby twoje najskrytsze marzenia zostały ujawnione, a ty nie miałbyś już gdzie się skryć. W tamtym momencie wydawało mi się, że to nic wielkiego, ale głęboko w środku czułem, że przekroczyłem granicę, której nie da się cofnąć. Takie doświadczenia pozostają z nami na zawsze. Uczą nas, że każde słowo ma moc, a plotkowanie może prowadzić do utraty nie tylko relacji, ale i samego siebie. W buddyzmie Zen uczymy się, jak ważne jest bycie świadomym swoich słów. Kiedy plotkujesz, nie tylko marnujesz czas, ale także zatruwasz studnie zaufania. Buddyjskie nauki mówią o potrzebie współczucia i szacunku do innych. Pozwól, że Cię teraz zapytam. Co czujesz, gdy dowiadujesz się, że ktoś o Tobie plotkuje? Kolejna sytuacja, która utwierdziła mnie w tej lekcji,
miała miejsce w mojej starej pracy. Miałem kolegę, nazwijmy go Robert, który był niezwykle pracowity. Jednak z natury był raczej typem samotnika. Pewnego dnia przypadkiem dowiedziałem się, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zamiast uszanować jego prywatność, powiedziałem o tym kilku współpracownikom, myśląc, że to interesujący temat do rozmowy. Wiesz, co to znaczy zdradzić zaufanie? Oczywiście, Robert szybko się o tym dowiedział. Gdy mnie skonfrontował, nie wybuchł złością, ale jego oczy były pełne bólu i rozczarowania. Pomyśl o tym przez chwilę. Jakie to uczucie, gdy osoba, której ufasz, zawodzi cię w najważniejszym momencie? Powiedział, że mi ufał i oczekiwał dyskrecji. Od tamtej pory nasza relacja w pracy już nigdy nie była taka sama. Straciłem jego szacunek i zaufanie i była to w pełni moja wina. Te doświadczenia nauczyły mnie, jak ważne jest szanowanie prywatności innych ludzi. Każdy z nas zmaga się z własnymi bitwami i wrażliwymi miejscami. Jakby to było, gdybyśmy zamiast plotkowania zaczęli prowadzić konstruktywne rozmowy, które wzmacniają i napędzają innych? Przekształcanie czyjegoś życia prywatnego w temat do plotkowania to akt braku integralności. Zastanów się nad tym. Jeśli ktoś jest gotów z tobą o kimś plotkować, to równie chętnie może plotkować z kimś innym o tobie. Temu też pamiętaj o mocy swoich słów i zastanów się, w jaki sposób możesz promować kulturę zaufania w swoich relacjach. Jeśli pokusa plotkowania o innych jest silna, a bez niej ciężko znaleźć tobie jakiekolwiek inne tematy do rozmowy, już teraz podejmij proste, lecz skuteczne wyzwanie, które pomoże przezwyciężyć tobie ten nawyk oraz pozwoli wprowadzić do twoich relacji więcej harmonii i szacunku. Codziennie przez następny tydzień, za każdym razem, gdy poczujesz pokusę, by plotkować, zatrzymaj się i policz w myślach od 1 do 10. Następnie zamiast mówić, weź 3 głębokie oddechy i w ciszy zadaj sobie pytanie, czy moje słowa pomogą, czy zaszkodzą. Kiedy tylko zauważysz, że rozmowa zmierza w kierunku plotkowania, spróbuj zmienić temat na coś pozytywnego lub konstruktywnego. Jeśli przetrwasz ten tydzień bez ulegania pokusie, zauważysz, że zaczynasz poruszać znacznie bardziej konstruktywne tematy do rozmów. Po kilku tygodniach zaś z pewnością zaobserwujesz, że twoje relacje stają się głębsze i bardziej autentyczne. Być może zainspirujesz do tego również swoich plotkujących znajomych. Finalnie zaś unikanie plotek przyniesie tobie spokój, a twoje słowa zyskają wtedy prawdziwą moc. Nawyk drugi. Bycie niewiarygodnym. Czy kiedykolwiek zdarzyło się tobie polegać na obietnicach innych ludzi? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego, że ktoś, komu zaufałeś, zawiódł cię w kluczowej chwili, właśnie wtedy, kiedy był najbardziej potrzebny? Wiarygodność to fundament każdej relacji, zarówno zawodowej, jak i osobistej. Jeśli ludzie nie mogą na tobie polegać, szybko stracą do ciebie szacunek. A to, co się wtedy dzieje, może prowadzić do zgubnych konsekwencji, które na zawsze zmienią sposób, w jaki postrzegają ciebie i twoje intencje. Przyznam szczerze, że miałem z tym poważny problem. W moich wczesnych latach 20. byłem znany wśród przyjaciół jako osoba, która często się wycofuje. Umawiałem się na spotkania, a potem w ostatniej chwili odwoływałem je lub po prostu nie przychodziłem. Myślałem, że to nic wielkiego. Każdy z nas jest przecież zajęty, prawda? Jednak pewne wydarzenie naprawdę otworzyło mi oczy i na zawsze zmieniło moje spojrzenie na ten temat. Moja bliska przyjaciółka Ewa organizowała przyjęcie urodzinowe, w które włożyła całe swoje serce. Planowała wszystko przez tygodnie, dbając o każdy detal. Wiele razy upewniała się, czy na pewno przyjdę. Dzwoniła i pisała, a w ostatniej rozmowie wyznała, że zaprosiła także wielu moich znajomych, żebym nie czuł się nieswojo, nie znając nikogo z jej otoczenia. Specjalnie przygotowała też soczyste ruskie pierogi. Wiedziała, że je uwielbiam. Poświęciła czas, by upewnić się, że będą dokładnie takie, jakie lubię. Obiecałem jej, że tam będę i wiedziałem, jak bardzo na to liczyła. Jednak w dniu przyjęcia, kiedy nadszedł wieczór, nagle pojawiła się pilna zawodowa sprawa. Próbowałem wszystko załatwić jak najszybciej, ale obowiązki pochłonęły mnie bez reszty. Nim się zorientowałem, było już zbyt późno, by dotrzeć na przyjęcie. Kiedy w końcu zadzwoniłem, by przeprosić, słyszałem w jej głosie rozczarowanie. Gdzie byłeś? Zapytała, a w jej tonie czułem ból. Jak myślisz, jak w takiej chwili mogła się czuć? Wiedziałem, że ją zawiodłem, a jej spojrzenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. Nasza przyjaźń nigdy już nie była taka sama. Przestała mnie zapraszać, a nasze drogi powoli się rozeszły.
Ta sytuacja miała nieoczekiwane konsekwencje. Bycie niewiarygodnym mówi innym, że twoje słowo nic nie znaczy. Każda obietnica, którą składasz, jest jak nasiono zasiewane w ogrodzie zaufania. Co się dzieje, gdy go nie pielęgnujesz? Umiera, prawda? Pamiętam, jak w rozmowach z przyjaciółmi zaczynałem zauważać, że ich zaufanie do mnie malało. Odczuwałem to jak cienką warstwę lodu, która powoli pękała pod moimi stopami. Za każdym razem, gdy składałem nową obietnicę, miałem świadomość, że przekraczam tę cienką granicę. Inny przykład, którym chcę się z Tobą podzielić, dotyczy mojej sytuacji zawodowej z czasów, kiedy dopiero rozpoczynałem swoją karierę. Miałem zwyczaj nadmiernie się zobowiązywać, a potem nie dotrzymywać terminów, często bez wcześniejszego uprzedzenia. Jak myślisz, co czuł mój szef, gdy z powodu moich uchybień musiał przekładać ważne spotkania? Podczas jednej z ocen wyników pracy powiedział mi bez ogródek: "Twoja praca jest dobra, kiedy ją robisz, ale twój brak wiarygodności jest problemem. Ludzie nie wiedzą, czy mogą na tobie polegać." Te słowa były jak zimny prysznic, który obudził mnie z błogiego snu. Wiarygodność to nie tylko przychodzenie na czas. To także konsekwencja i integralność. Kiedy się na coś decydujesz, na szali stawiasz swoją reputację. Jak w buddyzmie Zen, każdy krok, który podejmujesz, powinien być przemyślany i pełen intencji. Czy pamiętasz, jak w dzieciństwie dbaliśmy o rośliny, które sadziliśmy w ogrodzie? Każda decyzja, każdy krok wpływał na ich wzrost. Twoje słowo jest jak delikatny kwiat. Gdy go zgnieciesz, już nigdy nie wróci do pierwotnej formy. Jak więc można to naprawić, jeśli zaufanie bliskich tobie osób wisi na włosku? Po pierwsze, bądź szczery wobec siebie w kwestii tego, co możesz, a czego nie możesz zrobić. Zastanów się, co tak naprawdę jesteś w stanie zrealizować. Nie bierz na siebie zbyt wiele naraz. Jeśli składasz obietnicę, dotrzymaj jej. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy wypełniasz swoje zobowiązanie, umacniasz zaufanie innych. Jeśli coś się wydarzy i nie możesz się wywiązać ze swojej obietnicy, od razu o tym powiedz. Pokaż, że szanujesz czas innych ludzi tak samo jak swój własny. Pamiętaj, że twoje słowo ma moc, a to, jak je traktujesz, definiuje ciebie jako osobę. Za każdym razem, gdy spełniasz obietnicę, budujesz mosty, które łączą cię z innymi. W chwili, gdy stajesz się osobą, na której można polegać, stajesz się częścią czegoś większego, sieci wzajemnego zaufania i szacunku. W buddyzmie Zen uczymy się, że każda chwila jest okazją do nauki i wzrostu. Jak zatem wykorzystasz tę okazję dzisiaj? Jakie kroki podejmiesz, aby stać się osobą, na którą można liczyć? Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Przypominam, że możesz dodatkowo wspierać nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu na dole. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Nawyk trzeci. Przerywanie innym. Znasz to uczucie, kiedy nie możesz w pełni wyrazić swoich myśli, ponieważ ktoś przerywa w środku zdania twoją wypowiedź? Ten nawyk, mimo że często niezauważany, jest jak niechciana plama na pięknym obrazie, który tworzy każda rozmowa. Przerywanie nie tylko rujnuje atmosferę, ale również podważa szacunek, sugerując, że to, co mamy do powiedzenia, jest ważniejsze od słów innych. I co gorsza, prowadzi do frustracji i poczucia bycia niedocenianym. Sam swego czasu byłem chronicznym przerywaczem. Wydawało mi się, że wtrącanie się pokazuje moją pasję i zaangażowanie. Czułem, że im więcej mówię, tym bardziej zwracam na siebie uwagę. Ale prawda jest taka, że moi współpracownicy szybko zaczęli mnie unikać. Pewnego dnia, podczas burzliwego spotkania, mój menedżer przerwał dyskusję i powiedział mi bez ogródek: "Nie uważasz, że inni też mają coś do powiedzenia?" Jak się wtedy czułem? Wiesz, jak to jest odczuwać taką mieszankę wstydu i zrozumienia, kiedy uświadamiasz sobie swoje własne błędy? Wtedy właśnie ogarnęło mnie dokładnie to uczucie. Po tym spotkaniu jeden z kolegów podszedł do mnie i powiedział: "Czy zdajesz sobie sprawę, jak lekceważąco się zachowujesz? To wygląda tak, jakbyś myślał, że tylko twoje pomysły mają znaczenie." Te słowa mocno mną wstrząsnęły, ponieważ nie dostrzegałem, jak moje zachowanie wpływa na innych. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z przyjaciółmi w barze, kiedy jeden z nich zaczyna dzielić się swoją osobistą historią o zmaganiach z lękiem. W połowie opowieści niechcący przerywasz, myśląc, że dodasz coś wartościowego. Ale zamiast tego jego spojrzenie mówi jedynie:
Mogę dokończyć? Jak się wtedy czujesz, gdy zdasz sobie sprawę, że twoje wtrącenie przyczyniło się do złamania tej chwili intymności? Zrozumiałem, że prawdziwe słuchanie to coś więcej niż tylko bycie cichym. To bycie obecnym, gotowym na przyjęcie myśli drugiej osoby bez wtrącania się. Kiedy przerywasz, odbierasz innym przestrzeń na wyrażenie siebie. Buddyzm Zen naucza, że prawdziwe zrozumienie przychodzi wtedy, gdy jesteśmy w pełni obecni w teraźniejszej chwili. Przerywanie innym to zaś forma nieobecności, w której ignorujemy wartość ich słów. Aby przezwyciężyć ten nawyk, kluczowe jest praktykowanie aktywnego słuchania. Kiedy ktoś mówi, po prostu naprawdę go słuchaj. Nie czekaj na swoją kolej, by coś dodać. Nie myśl o tym, co powiesz, gdy twój rozmówca skończy mówić. Dawaj ludziom przestrzeń do tego, aby w pełni mogli oni wyrażać swoje myśli. Zadawaj otwarte pytania, takie jak, co jeszcze chciałbyś dodać, lub jak to na ciebie wpłynęło. Te proste techniki mogą zdziałać cuda. Dzięki nim pokazujesz, że szanujesz czas i myśli innych, a to z kolei wzmacnia więzi. Wyobraź sobie, że przerywanie jest jak klocki domina. Kiedy przerywasz, pchasz pierwszy klocek, a każdy kolejny pada, prowadząc do narastającego napięcia i frustracji. Kiedy naprawdę słuchasz, wprowadzasz do rozmowy harmonię, tworząc przestrzeń do wzajemnego zrozumienia. Zastanów się, jak wiele razy czułeś, że ktoś w pełni cię wysłuchał. To uczucie, które przynosi prawdziwe połączenie. Budując środowisko wzajemnego szacunku, tworzysz przestrzeń do autentycznych relacji. Pomyśl o osobach, które naprawdę cię inspirują. Czy przerywają, gdy mówisz? Czy może jednak dają tobie czas na to, byś podzielił się swoimi myślami do końca? Przerywanie to sygnał, że uważasz swoje słowa za ważniejsze niż ich. To zaproszenie do refleksji. Czy chcesz być osobą, która narusza tę intymność, czy raczej kimś, kto buduje silniejsze więzi poprzez empatię i zrozumienie? Następnym razem, gdy będziesz prowadził rozmowę, spróbuj naprawdę słuchać. Możesz być zaskoczony, o ile więcej się nauczysz i jak wiele szacunku zyskasz. Pamiętaj, że w życiu chodzi o zrozumienie, a nie tylko o mówienie. Czasem mała zmiana w naszym zachowaniu może przynieść ogromne korzyści w relacjach z innymi. Czy jesteś na nią gotowy? Nawyk czwarty. Narzekanie. Czy kiedykolwiek po dłuższej rozmowie z pewną osobą odczuwałeś przygnębienie? Bardzo prawdopodobne, że mogło to być spowodowane tym, iż ten ktoś po prostu ciągle na coś narzekał. Narzekanie to nawyk, który nie tylko irytuje i obniża wibracje, ale także jest bardzo destrukcyjny. Wiadomo, że czasem warto się wygadać, ale ciągłe narzekanie tworzy w tobie negatywną energię, której ludzie zaczynają unikać. Pomyśl przez chwilę. Jak czujesz się po rozmowie z kimś, kto ciągle narzeka? To jak wir, który wysysa energię z ciebie i osób wokół, prowadząc do utraty szacunku i osłabienia relacji. I nie zgadniesz. Kiedyś i ja również byłem chronicznym narzekaczem. A gdyby tak nie było, nie powstałby teraz ten film. Zawsze uważałem, że takie zachowanie to sposób na budowanie więzi z innymi ludźmi. Poprzez narzekanie odnajdywałem z ludźmi wspólną płaszczyznę, myśląc, że łączę się z nimi w obliczu trudności. Ale nie trwało długo, zanim zrozumiałem, jak destrukcyjny był ten nawyk. Czy zastanawiałeś się, jak twoje słowa mogą wpływać na innych? Pozwól, że podzielę się z tobą swoją osobistą historią. Kilka lat temu pracowałem w miejscu, które niesamowicie mnie frustrowało. Obciążenie pracą było ogromne, zarządzanie chaotyczne, a ja czułem się niedoceniony. Zamiast szukać rozwiązań, narzekałem bez przerwy do każdego, kto chciał mnie słuchać, do współpracowników, przyjaciół, a nawet rodziny. Co się z tym wiązało? Wszyscy byli współczujący, kiwali głowami, a nawet dzielili się ze mną swoimi bolączkami. Ale z czasem zauważyłem, jak zmienia się ich zachowanie. Ludzie zaczęli mnie unikać, rozmowy stawały się krótsze, a ja coraz rzadziej byłem zapraszany na spotkania po pracy. Punktem kulminacyjnym był moment, w którym bliski przyjaciel powiedział: "Kocham cię, ale stajesz się naprawdę negatywny, a przebywanie z tobą jest wyczerpujące." Możesz się domyślać, jak się wtedy poczułem. W tamtej chwili zrozumiałem, że moje narzekanie nie tylko raniło mnie, ale także oddalało mnie od ludzi, którzy mnie otaczali. Zdałem sobie sprawę, że to, co uznawałem za sposób na budowanie relacji, stało się przeszkodą. W buddyzmie Zen uczymy się, że prawdziwe zrozumienie i akceptacja chwili obecnej są kluczowe. Pomyśl, co dzieje się, gdy koncentrujemy się na negatywnych aspektach życia.
Zamykamy się wtedy tym samym na piękno i możliwości, które nas otaczają. Przypominają mi się teraz czasy liceum. Pracowaliśmy wtedy w grupie nad pewnym projektem, a jeden z moich współpracowników, nazwijmy go Piotr, był nieustannym narzekaczem. Na każdym spotkaniu skupiał się na tym, jak niesprawiedliwy jest przydział pracy, jak niekompetentny jest profesor i jak bezsensowny jest nasz projekt. Jego negatywne nastawienie było zaraźliwe, a morale całego zespołu szybko spadło. Czy kiedykolwiek miałeś w swoim życiu podobną sytuację? Wszyscy mieliśmy dość. Chcieliśmy po prostu skończyć projekt, zamiast włożyć w niego pełne zaangażowanie. Obserwując jego zachowanie, zrozumiałem, jak moje własne narzekanie mogło wpływać na innych. Postanowiłem podejść do sprawy inaczej. Zacząłem praktykować wdzięczność i skupiać się na rozwiązaniach. Codziennie rano zapisywałem 3 rzeczy, za które byłem wdzięczny. Zastanawiasz się, jakie były efekty? Dzięki temu nauczyłem się dostrzegać pozytywne aspekty swojego życia, a narzekanie zaczęło tracić swoją wagę. Zamiast narzekać na swoją pracę, zacząłem identyfikować konkretne problemy i szukać sposobów, aby je rozwiązać. Jeśli czułem się niedoceniany, prosiłem o informację zwrotną, by dowiedzieć się, co mogę poprawić. Gdy zarządzanie było chaotyczne, brałem inicjatywę w swoje ręce, aby uporządkować procesy, na które miałem wpływ. Nie było to łatwe i nie zmieniło się z dnia na dzień, ale rezultaty były znaczące. Ludzie zauważyli moją zmianę nastawienia, a moje relacje zaczęły się poprawiać. Zostałem kimś, z kim ludzie chcieli pracować i przebywać, zamiast osobą, której starali się unikać. Zastanów się nad tym, jak możesz wpłynąć na swoje otoczenie, zmieniając swoje podejście. W tamtym momencie stałem się świadomy, że nie chodzi tylko o to, co mówimy, ale także o to, jak nasze słowa wpływają na innych. Następnym razem, gdy poczujesz pokusę narzekania, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie, jakie pozytywne aspekty mogę dostrzec w tej sytuacji? Lub co mogę zrobić, aby zmienić to, co mnie frustruje? Może to być klucz do otwarcia drzwi do nowych możliwości i budowania głębszych, bardziej satysfakcjonujących relacji. W końcu w życiu chodzi o zrozumienie i akceptację, a nie tylko o mówienie. Praktyka wdzięczności zamiast narzekania może otworzyć przed Tobą zupełnie nowe perspektywy. Podsumowując, drogi widzu, jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, aby to było to. Twoje nawyki mają ogromny wpływ na to, jak postrzegają Cię inni. Choć omówiliśmy 4 konkretne nawyki, które mogą prowadzić do utraty szacunku, najważniejsze jest zrozumienie, że każdy z nas ma moc kształtowania swojego zachowania. Wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim życiu to nie tylko kwestia zyskania szacunku, ale także otwarcia się na głębsze relacje i większą autentyczność. Temu też zachęcam Cię, byś zastanowił się, jakie działania możesz podjąć już dzisiaj, aby stać się osobą, z którą inni pragną spędzać czas. Pamiętaj, że małe kroki prowadzą do wielkich zmian, a krokiem, który może pomóc Tobie rozwijać się jeszcze szybciej, jest poznanie 10 mentalnych nawyków, które po cichu mogą Cię osłabiać. Bo powiem Tobie szczerze, sam przez to przechodziłem i co prawda eliminacja niektórych z nich zajęła mi lata, teraz za każdym razem, gdy wstaję rano, czuję się, jakbym znowu miał 20 lat. Kliknij teraz w miniaturę, która wyświetla się na środku ekranu, a obejrzysz wideo, w którym dowiesz się o tych 10 mentalnych nawykach, które odbierają Twoją życiową siłę oraz poznasz praktyczne sposoby na to, jak skutecznie się ich pozbyć.